Dobry wieczór, słoneczka. Streszczenie dzisiejszej lekcji. Przyszedł moment na zajęcie się drugą zasadą dynamiki Newtona, ale do tej drugiej zasady dojdziemy wychodząc z pierwszej, albo raczej w ogóle od zasady bezwładności Galileusza, więc postanowiłem najpierw nakręcić krótki film o przypominając jakby konsekwencje pierwszej zasady. Otóż przypominacie sobie, Galileusz doszedł do wniosku, że w przeciwieństwie do tego, co sądził Arystoteles, opierając się na takiej prostej intuicji, no, żeby coś poruszyć, to trzeba to popchnąć. Jak przestajemy to coś pchać, to coś przestaje się ruszać, a zatem ruch wymaga jakiejś przyczyny. Zrozumiał, że to nieprawda, że ruch nie wymaga przyczyny. No i doszedł do tego, tak jak wam opowiadałem, między innymi usiłując rozwikłać paradoks polegający na tym, że jako astronom wiedział, że Ziemia nie jest nieruchoma, że się porusza w kosmosie, no ale na tych mieszkańców Ziemi, na nas nic nie działają żadne siły, tak mu się wydawało. Nie rozumiał jeszcze działania siły grawitacji, roli, jaką siła tarcia odgrywa w naszym poruszaniu się po powierzchni Ziemi. Uważał w takim razie, że z teorii Arystotelesa, z podejścia Arystotelesa wynika, że powinniśmy pospadać z Ziemi i tam zostać z tyłu za nią w kosmosie. No, a skoro to się nie dzieje, to znaczy ruszamy się razem z Ziemią, pomimo że nie działa na nas żadna siła i ten ruch, jak widać, nie wymaga przyczyny. No i potem z czasem to zostało uściślone w taki sposób, że powstała pierwsza zasada dynamiki Newtona. Jeżeli na dane ciało nie działa żadna siła albo siły, które się równoważą, których suma jest równa zero, to ciało się porusza ruchem jednostajnym, to znaczy ze stałą szybkością wzdłuż linii prostej, albo pozostaje w spoczynku. No i tu oczywiście rodzi się od razu takie pytanie, no dobrze, a skąd wiadomo, że na ciało nie działa żadna siła? No cóż, no nie widać, żeby działała, jest bardzo daleko od wszystkich innych ciał. I można sobie wyobrazić takie wyidealizowane warunki. No, ale stąd od razu jakby wynika, że istnieją pewni obserwatorzy, w których dla których te warunki są spełnione. No i to też nie jest wielka filozofia, żeby to zobaczyć. Wyobraźmy sobie, że siedzimy na przystanku i po ulicy jedzie samochód. No, jak długo ten samochód jedzie ruchem jednostajnym? Po prostu się toczy ze stałą prędkością. No, tak długo kierowca samochodu widzi, że my w jego układzie współrzędnym, z jego punktu widzenia, posuwamy się do tyłu ruchem jednostajnym ze stałą szybkością. No i wszystko mu się zgadza, ponieważ rozumie, że siedzimy na przystanku, ławka nas podtrzymuje, równoważąc siłę grawitacji, więc mamy prawo znajdować się w spoczynku. No, w momencie, gdyby dodał gazu i zaczął przyspieszać, czyli zaczął jechać coraz szybciej, to zauważyłby, że nasz ruch do tyłu nie jest już ruchem jednostajnym, bo wprawdzie poruszamy się wzdłuż prostej, ale z coraz większą szybkością. A zatem w jego układzie współrzędnym, w momencie, gdybym dodał gazu, pierwsza zasada dynamiki nie jest spełniona. No więc okazuje się, że są pewne wybrane układy współrzędnych, są pewni wybrani obserwatorzy, którzy widzą świat, w którym pierwsza zasada dynamiki jest spełniona. O takich obserwatorach mówi się, że są inercjalnymi obserwatorami, a o układach współrzędnych mówi się, że to są inercjalne układy współrzędne. No, termin układ współrzędny to wprowadzamy troszeczkę na wyrost, ale dobrze byłoby, żebyście się z tym osłuchali. Przynajmniej ci, którzy mają ochotę. No i stąd od razu wynika, że tych inercjalnych obserwatorów jest nieskończenie wiele, no bo oczywiście, jeśli ktoś porusza się względem mnie ze stałą prędkością, to jeśli ja uznaję coś za poruszające, jakiś przedmiot, jakieś ciało poruszające się ze stałą prędkością, ruchem jednostajnym, to ta druga osoba, która się względem mnie porusza ze stałą prędkością, też widzi to ciało jako poruszające się ruchem jednostajnym, tylko z troszeczkę inną prędkością. A więc wartość tej prędkości nie ma absolutnego znaczenia. Natomiast fakt, że porusza się ruchem jednostajnym, owszem, ma. No i takich układów inercjalnych, układów współrzędnych jest oczywiście, jak widać, nieskończenie wiele.
I stąd o inercjalnych układach współrzędnych, o obserwacji przyrody z różnych układów współrzędnych, inercjalnych, krok już tylko do tego zadania, które dyskutowaliśmy na lekcji, o kole ratunkowym, które wypada z pokładu statku. Temu zadaniu poświęcony jest kolejny film, a ja w tym momencie skończę nagranie i przejdę do nagrania drugiego filmu na temat drugiej zasady.